Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Squido i zapraszam na kolejny odcinek Minecraft Skylands. Jest to seria, w której zdobywamy te wszystkie wyspy, większość z nich jest już zdobytych, ale ostały się takie skarby, jak na przykład tam daleko, gdzieś w oddali widzicie ten oto statek, nawet zdążyłem sobie przybliżyć. Jest to super, on tam jest gdzieś we mgle daleko, dlatego będziemy musieli iść naprawdę, naprawdę do niego długo. Ja sobie przygotowałem już trochę staków kobla. Mam nadzieję, że tyle właśnie wystarczy, żeby tam dotrzeć. Oczywiście mam kobla więcej, ale też chcę oszczędzać miejsce, bo tam na pewno będą ciekawe rzeczy do zabrania. I na pewno będzie warto się o nie bić, o ile tam będzie się z kim bić, bo tego nie wiem. Naprawdę, nie wiadomo. Zobaczcie, jakie tutaj mam ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy to miałem już w poprzednim odcinku, czy tego jeszcze nie miałem w poprzednim odcinku, ale zobaczcie, co tutaj mam. W sumie niepotrzebnie wziąłem dwa łuki. Właśnie teraz widzę, że mam dwa. Trzeba będzie jakoś z tym żyć. Cóż, może jeden wyrzucimy w przepaść, na przykład ten, bo ten jest słabszy, słabiej zupgrade'owany. Tamten drugi jest mocniejszy. Uwaga, żeby nie spaść. Tutaj szliśmy sobie w poprzednim odcinku na twierdzę. Kiedy to było? Ja już chyba miesiąc tej serii nie nagrywałem. Ona jest taka zaniedbana niestety. Ta seria. Muszę w końcu się za nią wziąć i ją skończyć, tak jak powinno się ją skończyć. Czyli najpierw zrobimy sobie wszystkie te wyspy według moich tam pomysłów, zamysłów itd. itp. Ej, uwaga, uwaga, uwaga. Czy ja tutaj mam... Dobra, mam tutaj... tryb taki prawdziwy. Kiedyś was się pytałem w jakimś odcinku, co to jest za spawner. No i napisaliście mi, że to jest ewidentnie spawner tego czarnego szkieleta witherowego, czy też jak to się tam pisze, jak to się tłumaczy po polsku, to nie wiem. No ale tego, który jest w netherze, w każdym razie ten czarny taki szkielet. Także to zostało potwierdzone. No a teraz, wiecie co, teraz my pójdziemy, właściwie nie wiem skąd by lepiej było, może właśnie stamtąd by lepiej było. Teraz tak widzę, że z tamtej strony może lepiej, bo poziom lepszy. Nie trzeba by było tyle budować w górę. I w sumie to chyba będzie lepsza lokalizacja z tamtej strony zacząć. Właściwie nie wiem, co tam będzie. Mam nadzieję, że jakieś potworki się tam zjawią. O, jeżeli będzie nam nudno przy samym tym statku, to sobie pójdziemy jeszcze na te grzybki. Ale tak będzie nudno. Na razie nie przewiduję tego. Okej, tutaj gdzieś jest ten środek. I to jest zdecydowanie wyżej niż tu, więc lepiej stąd iść. Pomimo tego, że nadłożę tam pewnie kilkadziesiąt bloków, no to na pewno, ale wydaje mi się, że jest ok. Dużo do zrobienia jest jeszcze. Tak, przypomnę, że ta seria się nie skończy po dwóch, trzech odcinkach. To co, to nie. Zwiedzimy wszystkie wyspy, to się jeszcze będziemy bawić, bo nawet nie otwarłem tej listy zadań, którą tam w pierwszym odcinku wam przedstawiłem mniej więcej, co chciałbym zrobić. Także jeżeli ktoś myśli, że to już jest koniec tej serii, to polecam się wrócić do odcinka pierwszego, ponieważ dopiero robimy zwiedzanie tych wysp i dopiero to jest taki stage zapoznawczy, więc ja myślę, że tutaj nawet do 100 odcinków możemy dobić. Chociaż obiektywnie tak celuję 60 do 80 odcinków, ale wydaje mi się, że setka też jest możliwa. Bo jest co robić, naprawdę jest co robić z tym wszystkim. No, wystarczy tego kobla i to jest spoko. Inaczej musiałbym coś kombinować z tą wodą i lawą. Stworzeniem kobla. Zrobiłbym sobie maszynkę kobla. Taką...
na miejscu, taką, wiecie. Jak to fajnie ująć? Taką na szybko po prostu, żeby tutaj działała. Czasami się stosuje takie rozwiązania, jak nie wiadomo co zrobić, coś takiego na szybko zrobić, tak doraźnie. O, może takie fajniejsze słowo znalazłem. Bo niestety nie wiem, czy też was też tak macie, ale napiszcie w komentarzach, czy też tak macie, czy tylko ja jestem jakiś dziwny, że czasami chciałbym zastosować jakieś fajniejsze słowo, takie mądrzejsze, ale gdzieś gubią mi te się słowa, po prostu je zapominam. I to nie tylko tak w polskim języku mam, bo w angielskim języku też tak mam, że chciałbym użyć jakiegoś takiego fajnego słowa, ale po prostu zapominam. Zapominam tych słów i muszę się ratować takimi zamiennikami, synonimami. No, napiszcie, czy was też to dotyka, czy wy jednak jesteście takimi poliglotami, którzy tam znają wszystkie słowa i wiedzą zawsze co powiedzieć. Nie ma tej kawalerii. Chciałem powiedzieć kawalerów, ale kawaleria to jest takie słowo bardziej na miejscu. Widzicie, ciągle też szukam tych słów fajniejszych, żeby tutaj was zaskoczyć czymś ciekawym. Okej, okay, lecimy sobie w tą stronę, może tak. Co tutaj jest? No, pochodnia. Pewnie będzie pod podkładem jakieś niespodzianki. No, na maszcie to raczej nie, chociaż się przyglądę temu masztowi. Co tam jest takiego? Idziemy do góry. Kurde, jak postawiłeś to. Nie, tutaj nic nie ma. Bocianie gniazdo tak zwane. Jakby ktoś był ciekawy. W sumie też taka fajna rzecz, takie bocianie gniazdo. Ciekawe skąd się wzięła nazwa. No pewnie z tego, że to jest tak na maszcie i bociany sobie tam gniazda robiły. No i ewidentnie tutaj jest tylko jedna skrzynka, ale fajnie. Ten właz postawiony elegancko. Tak, takie okno z włazu. Nie wpadłem na to. Mamy też skrzynkę. Tutaj mamy potion do oddychania, czyli oddychanie pod wodą. Też enchant. To jest do łuku, czy do. Nie, to jest do wędki enchant, tak. I to jest też do wędki enchant. To jest przynęta, to, a to jest morska fortuna. Tak. Dokładnie. Tylko tutaj się nazywa to Luck of the Sea, a fortuna na Kill Off się nazywa Fortune, a nie Luck. Czyli taki językowy tutaj mamy zabieg, okej? Może lepsze. Może takie lepsze. Może pamiętacie odcinek z dziennika z Minecraft, kiedy ja tak chciałem zdobyć tą fortunę na Kill Off. To jeszcze było w sezonie pierwszym. No i zdobyłem morską fortunę. I tak się cieszyłem, że fortuna, ale kurde, morska. Jej nie można do Kill Offa załadować. To było takie dziwne dosyć. Jak obiecałem, w sumie nudy był na tym statku, więc lecimy sobie jeszcze na tą grzybową wyspę. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. A jak wystarczy cobblestone'a, to jeszcze tam po prawo jest też taka wyspa. W sumie mało mam tego kobla, bo myślałem, że tylko polecimy sobie do statku i myślałem, że będzie więcej skarbów w tym statku. No, ale wszystko zobaczymy właśnie zaraz. Na ile to właściwie wystarczy, no bo jest nadzieja, że jednak się uda. Bo to jest całkiem wszystko blisko. Okej, okay, w tym momencie. Nie, jeszcze parę bloków. I dopiero będę. Nie wiem, czy nie jest za cicho ten mikrofon, bo tak patrzę. Coś tu tak cicho jest. Tutaj. Tutaj. Tam coś widzę się ruszało. Ciekawe, co to było? Co to tak się tam ruszało? Na grzybowej wyspie. To wydaje mi się, że to po prostu grzybowa krowa,
Więc zaraz to sobie zobaczymy, czy miałem rację, czy też nie. Tutaj trzeba będzie dużo, dużo więcej. Dobra, tego już nie odzyskam. Dużo, dużo więcej kobla, bo to się jeszcze w górę się idzie. To jeszcze trochę. Tak, widzicie, już widać było grzybową krowę w tym momencie. Okej, ostatni staczek, jaki tutaj mam. Lecimy w górę. Super. Jeszcze jeden blok chyba w górę trzeba. I myślę, że teraz to już wystarczy. Na wprost też kilkanaście bloków. Chyba już na tamtą kolejną wyspę sobie nie pójdziemy, ale tego w ogóle nie było w planie. Dlatego musicie wybaczyć. Ja cały czas trzymam shifta, żeby nie spaść. Okej, super. Dotarłem na miejsce perfekcyjnie. No i mamy tutaj nasze krowy. Również krowy grzybowe, co ciekawe. Też to jest takie fajne. Czy tutaj coś jest? No, nie wiem. Nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. A nie wiem, czy chciałbym wszystko przekopywać. Co nie, przekopmy sobie tutaj kawałek. Bo najbardziej mi się wydaje, że to może być pod tymi grzybami coś. Więc tutaj postaram się to przekopać trochę. No ale widać, że tutaj no, nic nie ma. Chyba, że w tej czapie grzybów coś jest ukryte. Kurczę, nie zdziwiłbym się tak szczerze. Jakiś endrot. No może tak być. Że coś jest w tej czapie grzyba ukryte. Nie wiem. Najwyżej wy widzowie napiszecie, gdzie ominąłem jaką skrzynkę. To wtedy się tutaj poprawię, wtedy przyda i się poprawię. Mamy tutaj endrody, coś ciekawe. Mógłbym je zabrać, ale nie chcę mi się z tym kombinować. Tak zrobimy, tak się umówimy. Tutaj jeszcze krowa grzybowa, a to co to jest? Głowa! Głowa znaleziona, kolejna. Ile tych głów trzeba tam było znaleźć? Nie wiem. Później sobie to ogarniemy. Okej, później wszystko. Natomiast fajnie, ciekawe takie znalezisko. Oni tutaj mają swoje nazwy, bo to każdy twórca tej mapy, bo twórców było kilku, dał swoją tutaj nazwę. Mamy 36 bloków. Spróbuję, ale niczego wam nie mogę obiecać. Niczego. Wydaje mi się, że tu będzie dobrze. Lecimy sobie po prostu tak, o, na wprost, jak się tylko da, możliwie łatwo, prosto, bez żadnych udziwnień. Także zaraz zobaczycie, jak to wyszło mi. Mega ciekawa rzecz. 13. Trochę krzywo, skuj, to trochę krzywo. Dobra, wiecie co, będziemy robić kobla z tej, z lawy i z wody. No zaraz zobaczycie, jak się to robi. Wypuszczam trochę lawy. Poczekam chwilę. Za późno. Dobra, nie, to nie ma sensu. Już to nawet nie dogoniło, nie? Dobra, musimy mądrzej to robić. Czyli zastosujemy, nie wiem, ten blok tutaj. Tak. O, to będzie lepsze rozwiązanie. No nie zdążyło. Dobra, słuchajcie, tak. I spróbujemy to zrobić tak. To w ogóle nie będzie nam działać. Wyprodukowałem jednego cobblestone'a, ale kosztowało mnie to pozbycie się wody, dlatego moje eksperymenty uważam za nieudane. I nie polecam się tak bawić, ale mamy trochę drewna, więc użyjemy sobie tego drewna, żeby się tam do góry dostać. Mam nadzieję, że wystarczy. W sumie powinno wystarczyć. Okej, teraz trzeba już iść do góry, zdecydowanie w górę, żeby tam dojść po prostu. Dlatego idziemy sobie mocno w górę. No, zdecydowanie powinienem tak od razu zrobić, a nie bawić się w tworzenie fabryczki kobla, kiedy to nie jest takie niezbędne. Tutaj mamy pieski, co jest fajne, co jest ekstra.
Nie będę do tej wyspy podchodził zbyt blisko, żeby te psy mi nie uciekły. O, ale tam jest skrzynka. No dobra, skrzynkę idziemy zabrać. Wow. 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 No, bogacie. Zobaczcie, jakie piękne bogactwo. Można spełnować sobie pieski, ale można też oswoić te, które tutaj są. No i zobaczcie, że to właściwie będę chciał zrobić. 16 kości. 16 prób. Do 4 razy sztuka, pamiętajcie. Mamy tu jeszcze kolejnego. No piesku, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj. Nie, no, no please. Nie rób mi tego. Nie mogę w niego kliknąć. Coś jest z nim nie tak, ale tutaj jest jeszcze jeden. O, ten tutaj za drugim razem już chciał zostać moim przyjacielem, ale jest jeszcze ten ostatni. On już nie chce być moim przyjacielem. Wow, też 2 razy i się udało. Także trochę klików trzeba było zrobić. W tym momencie możemy już sobie iść do domku. Będę miał 3 pieski. Mam nadzieję, że one się jakoś teleportują za mną i nie spadną w przepaść, bo to by było straszne. To będzie straszne, jeżeli one spadną. A mam daleką drogę. Mam też 4 name tagi, tak więc piszcie, jakie imiona nadać tym pieskom. Jest dużo piesków, mam nadzieję, że wszystkie przeżyją, więc będziemy mogli nadać im imiona i wszyscy będą szczęśliwi z moją rodzinką piesków. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć. Jej, ale słodko.